Dzień dobry, już jestem. Znowu nietypowo. Ruszamy w drogę. Ja i nasza czerwona strzała. Słuchajcie, Mercedes Vito, taki jak widzicie, nowy, lśniący, ładny, czyściutki, mokry, bo pada deszcz. Jest ładny i w ogóle wszystkim się podoba, bo jest nowy i fajny. Ale jest w tym momencie samochodem, no, każdego z nas, powiedzmy, każdego Kowalskiego. Może być to osoba prywatna, może być to jakaś firma. Jeśli go postawię na parkingu, jest takim no-name'owym, nieznanym autem. Dzisiaj to zmienimy. Zależy mi na tym, żeby auto firmowe wyglądało jak auto firmowe, czyli muszą tu się pojawić jakieś logotypy, muszą się tu pojawić jakieś znaki firmowe, czyli właśnie ten branding auta. Coś, co nada temu autu jakieś charakterystyczne cechy wyglądu, dom i drewno oczywiście. Pamiętajcie o tym. To auto ma być waszą reklamą. Jeśli pojedziecie, nie wiem, do marketu, staniecie na parkingu, macie tam reklamować swoją firmę. Jeśli staniecie na światłach, na skrzyżowaniu, również to auto ma tam, to jest miejsce waszej reklamy, prawda? Tutaj trochę mamy miejsca, z boku, z tyłu, z przodu, więc to dzisiaj wykorzystamy. Nie będę robić tego sam. Na tym się nie znam. Pojedziemy w miejsce, gdzie jest specjalista, który zna się na tym naprawdę dobrze i on się zajmie właśnie zmianą wizerunku naszego auta. Lecimy. Ja już jestem, dotarłem. Dzień dobry. Przemek Bochnacki, firma Color Cars, niedaleko mnie. Cześć Przemku. Witam serdecznie. Dotarłem do fachowca. Tak jak mówiłem, że ja się tym nie zajmuję, chociaż wiecie, że jestem grafikiem i mógłbym wykonać jakieś projekty nawet sam. Zdecydowałem się powierzyć wszystko Przemkowi i no i mam. Projekt jest gotowy. Jakieś poprawki minimalne były, ale generalnie koncepcja praktycznie od razu była trafiona. Ja tutaj często posługuję się to określeniem czerwona strzała, nie? Czyli to auto jest w fajnym kolorze czerwonym i to już się wyróżnia, bo niewiele takich Vito widziałem gdzieś na mieście i to postanowiliśmy wykorzystać jako główny atut, nie? Tego samochodu. Dokładnie. Doszedł oczywiście branding, czyli logotyp dom i drewno i doszedł jeszcze kształt wektorowy przekrojów poprzecznych drewna, czyli słoje i to wszystko. Ale może oddam na razie głos tutaj Przemkowi i Przemek powie parę słów na temat samej firmy i czym się zajmuje. Jeszcze raz dzień dobry. Firma Color Cars tak naprawdę powstała, cała marka Color Cars powstała we wrześniu zeszłego roku. Natomiast powstała ze względu na potrzeby moje własne i potrzeby rynku. Czyli oklejaniem samochodów zajmuję się od 18 lat. I w rzeczywistości współpracując z wieloma firmami, za każdym razem pytano mnie: słuchaj, a masz takie bogate portfolio, a może by spróbować zrobić coś samemu? No i po wielu nieprzespanych nocach doszedłem do wniosku, że faktycznie, może faktycznie czas już na to, żeby postawić swój taki warsztat z prawdziwego zdarzenia. Wiele zbiegów okoliczności jakby dodatkowo spowodowało, czyli współpraca z firmą 3M, przystąpienie do programu certyfikowania przez firmę 3M, jakby przekonało mnie, że wracamy do czasów, gdzie ludzie stawiają na pewną markę. Firm dookoła, młodych ludzi, którzy uczą się, powstają, zamykają firmy, jest bardzo, bardzo wiele. Natomiast ludzie z powrotem chcą płacić dobre, uczciwe pieniądze za rzetelnie i uczciwie wykonaną pracę na dobrych materiałach, dobrych produktach. Szukają firm, które istnieją wiele lat na rynku, tak, po to, że gdyby coś się działo,
to zawsze jest do kogo wrócić. Okay. Nie jest to na zasadzie takiej, że przyjeżdżamy za 3 miesiące, a okazuje się, że chłopaki wykonali robotę, skasowali duże pieniądze, po czym nagle zniknęli. I stąd jakby próba jakby stworzenia swojej marki i połączyć to z miejscem, w którym będziemy mogli realizować projekty, będziemy mogli realizować też jakby program, do którego Trzemowski, do którego przystąpiłem, i będziemy mogli dać ludziom jakość, przede wszystkim jakość za, myślę, że za rozsądną cenę, bo to też jest bardzo ważne. Ważne jest dla mnie to, że Przemek podchodzi kompleksowo, tak? Czyli od projektu, od pierwszego rozpoczęcia do samego końca, więc ja nie musiałem tutaj robić nic. Zdjęcia, czy też jakieś tam blueprinty takich aut jest się w stanie dostać. Następnie jest tworzony projekt. Są jakieś korekty. Krok kolejny, znaczy powinno być jeszcze, może wcześniej powinno być jeszcze, dobrze by było, może tak powiem, żeby odbyło się spotkanie, w którym Przemek pozna i wizerunek firmy. No, jeśli jest to duża firma, ma jakieś CI, czyli tą księgę logotypu. Jeśli takiego nie ma, warto poznać charakter firmy i wtedy wywnioskować z tego, nie? Jak już się od razu wtedy w głowie osoby kreatywnej pojawiają jakieś pomysły, co też może być na takim samochodzie firmowym. Warto również, ponieważ nawet najlepsze wydruki, tak, czy wizualizacje nie są w stanie oddać materiału, nie? Bo tych materiałów jest mnóstwo i to już trzeba na żywo położyć te próbki folii na lakierze i zobaczyć, jak to wygląda. Nie? Dokładnie tak jak mówisz. Struktura. Chodzi o to, że tak jak powiedziałeś, sam projekt, sam pomysł na projekt odbywa się poprzez spotkania, a później burzę mózgów. Na zasadzie przyjechałem do ciebie do warsztatu, pamiętasz? Tak jest. Rozmawialiśmy 15 minut. Chciałem poznać ciebie, poznać, zobaczyć to miejsce, w którym pracujesz i posłuchać tego, co ty masz do powiedzenia na temat swojej firmy, swojego samochodu. Pamiętam też, jak teraz nadmieniłeś, że samochód nazywacie Czerwoną Strzałą. Faktem jest, że też powiedziałeś o tym, że dzisiejsze czasy, dzisiejsze możliwości produkcyjne dają coś, można wszystko wydrukować w jakości super HD, można to zalaminować, włożyć na samochód. Natomiast dla mnie bardziej, moją uwagę bardziej zwrócił fakt, że nazwaliście swój samochód Czerwoną Strzałą i faktem jest, że przykrycie tego samochodu wydrukami spowodowałoby, że stałby się on takim zwykłym dostawczym vanem. Tak. A kolor czerwony jednak zwraca uwagę. Stąd jakby pomysł na to, żeby tą czerwień zostawić, a pobawić się strukturą folii. Bo jak też wspomniałeś, w dzisiejszych czasach folie oprócz tradycyjnych połysków występują też w wersjach matowych, ale co ostatnio też bardzo modne w wersjach satynowych. Mhm. I tutaj jakby pomysł zrodził się, żeby na samochodzie uzyskać coś odwrotnego, jak w drukarni lakier wybiórczy, czyli na samochód, który jest błyszczący, tak, położyć folię satynową i wykorzystać kolor odrobinę ciemniejszy od lakieru samochodu, żeby powstało coś na kształt znaku wodnego, czyli tła, tak, pod, dokładnie, charakterystyczny, biały, dobrze widoczny logotyp Domi Drewno. I tak dobrze też, mówi. Tak też się stało. Cała ta nasza rozmowa trafiła później poprzez moje opowieści i moją relację do Bartka, czyli do Elephant Design Studio, z którym współpracujemy. Pod wizualizacjami widzicie i logotyp. Bartek tak na dobrą sprawę sam pomysł złapał praktycznie w lot. Mówi, kurde, coś wymyślę, zobaczymy, co z tego powstanie. I kiedy przysłał do mnie pierwszą wizualizację, to ja już wiedziałem, że to jest to. Że to jest to. Tak na tą sprawę ta pierwsza wizualizacja praktycznie od razu trafiła do ciebie. Z trzech projektów zrobiliśmy jeden, poprzesuwaliśmy tylko niektóre elementy.
ta pierwsza wizualizacja trafiła zaraz do ciebie. No i na dobrą sprawę tego samego dnia dostaliśmy odpowiedź, że to jest strzał w dziesiątkę, że jesteśmy praktycznie w domu. Reszta to już była tylko i wyłącznie korekta, no i przygotowanie tego wszystkiego technicznie do produkcji, czyli do tego, żeby starać się w 90% przynajmniej procentach odzwierciedlić to, co jest na projekcie, bo to jest bardzo istotne. Chciałbym zwrócić uwagę też na to, że sam projekt i sama wizualizacja jest tylko i wyłącznie bazą do tego, jak samochód będzie wyglądał. Papier, jak wiadomo, zniesie wszystko. Tak. Można wiele rzeczy wydrukować, wiele rzeczy pokazać, narysować. Natomiast nie zapominajmy o tym, że samochód jest bryłą. Samochód ma swoje przetłoczenia, swoje załamania, swoje różnego rodzaju zniekształcenia, które też należy wziąć pod uwagę, że one w zależności od perspektywy i z jakiej patrzymy na samochód, to ten projekt będzie troszeczkę inaczej wyglądał. Natomiast dokładnie, naszym tak. zadaniem jest zrobić tak, żeby ta zgodność między projektem a efektem końcowym była bliska 100%. Ja jestem też tego bardzo ciekaw. Później zrobimy zdjęcia, jak to wyszło na realu i położymy gdzieś tam obok. Sama technologia, ta oklejania właśnie winylami, mi obca zupełnie, ale to nie są tylko jakby technologia, która teraz jest, to nie jest tylko technika, która pozwala Wam, nie wiem, zmienić kolor, nie? No bo możecie okleić po prostu cały samochód. Można używać plotery laserowe i tutaj też również to będzie wykorzystane, czyli plotery, które wycinają winylu dany kształt i naklejana jest tylko wybrany element. Można zadrukowywać na drukarkach wielkoformatowych winyl i później tą grafikę już zadrukowaną nanieść na auto. Jakieś przyciemnianie, nie? Tak samo właśnie tutaj Przemek powiedział o foliach, które są satynowe, błyszczące, matowe, perłowe. Kurde, no sam wzornik, nie? Jak się weźmie do ręki i zacznie się przeglądać, że na tym kolorze to się nie kończy, nie? Czyli jeden kolor może być w tak wielu wariantach, że szok praktycznie. Dla mnie to jest po prostu, jak to poszło do przodu, to paleta barw nieskończona, tym bardziej, że połączenia kolorystyczne, też łączenie ze sobą dwóch, trzech kolorów powoduje, że automatycznie tworzą się, przynajmniej optycznie, kolory pośrednie, więc jest to możliwość. Dodatkowo oprócz samych struktur błyszczących, satynowych czy matowych, posiadamy też w palecie folie imitujące szczotkowany metal, folie, które imitują mrożone szkło, folie, które wyglądają praktycznie jak karbon, który mimo upływu lat nadal jest bardzo modny i tak na dobrą sprawę nigdy nie wyszedł z użytku, jeżeli chodzi o nas, aplikatorów i o stylizację samochodów. Są też folie, które nic nie robią. Nie zmieniają zupełnie koloru, nie? Tak. Folie do zabezpieczeń. Tak, są też folie ochronne, folie poliuretanowe, które praktycznie po położeniu na lakier samochodowy są dokładnie niewidoczne. Dokładnie, brzmi to troszeczkę tak. dziwnie. A tak, są niewidoczne, natomiast są na tyle grube i elastyczne, że powodują, że odłamki różnego rodzaju z dróg dzisiejszych są niegroźne dla lakieru i ten lakier faktycznie jest zabezpieczony. Także dodatkowo te folie do ochrony, nawet już do tego stopnia, bo wiele producentów, między innymi Mercedes chociażby, poszedł dalej i zaczął stosować lakiery matowe, satynowe, więc te folie do ochrony lakieru również są w satynie, w macie, także na dobrą sprawę po wklejeniu na samochód są praktycznie niewidoczne, a doskonale zabezpieczają lakier. Nie tylko przed urazami mechanicznymi, bo też trzeba brać pod uwagę całą ilość chemii, soli i wszystkiego, co znajduje się na naszych drogach właśnie w tym okresie, który teraz się zbliża, tak? Czyli zbliża się zima, autostrady, wszystkie drogi są sypane, tak na dobrą sprawę nie wiemy czym, ostra, silna chemia. I nasze lakiery, które w tej chwili są, można powiedzieć, dość słabymi, ale akrylowymi lakierami, są w pełni zabezpieczone. Nie trzeba się też bać o karoserię, nie? Tutaj nie ma, nie wiem, docinania nożykiem do tapet czy innych takich rzeczy, jak
Ja się przyznaję, kiedyś docinałem sobie, naklejałem sobie jakieś tam przyciemnianie szyb, nie? Lat 15 temu i po prostu cięcie nożem. To jest jakaś masakra, nie? No teraz raczej... Tak, tak. To raczej jest... tak się chyba nie pracuje, nie? Zdarza się jeszcze spotykać ludzi, którzy w ten sposób pracują, natomiast jakiś czas temu firma 3M jakby wyszła naprzeciw nam, osobom, aplikatorom, którzy zajmują się tym zawodowo, bo nie ukrywamy, że zajmujemy się tym zawodowo. My żyjemy z tego, że oklejamy samochody. Wyszła nam naprzeciw i na rynek wprowadziła produkt, który wygląda dość niepozornie, natomiast sprawdza się idealnie. Cienka tasiemka Knifeless, która powoduje, że można wyciąć praktycznie każdy dowolny wzór bezpośrednio na lakierze. Po prostu najpierw, jeżeli mamy do zaaplikowania folię, czy chociażby na dach, teraz bardzo duża ilość samochodów nie posiada relingów, które tak jak kiedyś było, że dach był ewidentnie oddzielony od boku samochodu. Tak. Teraz jest to wszystko z jednego kawałka, więc cięcie nożem może powodować, że gdzieś ten lakier zarysujemy automatycznie, może się wdać wraz z wodą, może się później pojawić korozja i tak dalej, tego typu rzeczy. Więc jakby 3M wyszedł naprzeciw, rewelacyjnie się sprawdza. Nakleja się to przed aplikacją, później to jest tylko kwestia pociągnięcia za linkę i ta tasiemka przecina dokładnie w tym miejscu, który sobie wymyśliliśmy. Dodatkowo jest o tyle wygodna, że zanim położymy folię, którą chcemy przeciąć, możemy się kilka razy upewnić, czy na pewno w tym miejscu tniemy. Jeżeli tniemy nożem bezpośrednio na gdzieś na folię, to tniemy tak naprawdę jeden do jeden. Czyli tak, każdy niewłaściwy ruch powoduje, że często, gęsto duże płaty folii mogą wylądować w koszu. Tutaj jakby jesteśmy w stanie się upewnić. Dodatkowo ona też ułatwia pracę w miejscach trudno dostępnych. W rzeczywistości gdzieś na dole czasami trzeba się położyć, jest niewygodnie. Tutaj mamy tą wygodę, że wklejając tasiemkę jesteśmy pewni w 100%, że jest to w tym miejscu, w którym chcemy, a później to już jest tylko i wyłącznie procedura, którą na instrukcji obsługi zamieścił, dołączył do opakowania producent, firma 3M. Ja jestem jeszcze ciekaw jednej rzeczy. To jest auto firmowe, tak? Czyli właściciel liczy tak naprawdę każdą godzinę, kiedy auto jest wyłączone z pracy i po tych wszystkich etapach projektowych, kiedy auto już tutaj trafia do Ciebie, ile czasu potrzebujesz, plus minus, no bo to zależy oczywiście od realizacji, plus minus ile czasu na sam transfer tego wszystkiego na auto? Tak jak powiedziałeś, wszystko zależy od projektu, od skomplikowania projektu, natomiast mamy tego świadomość, pracując przez tyle lat i mając doświadczenie również w oklejaniu flot samochodowych, mamy świadomość tego, że tak jak powiedziałeś, klient płaci raty leasingowe, auto powinno zarabiać, auto musi zarabiać, koła powinny się kręcić, więc tego typu realizacje staramy się robić jak najszybciej. To jest często praca niestety po 12 godzin dziennie, ale naszym celem jest, żeby klientowi oddać auto jak najszybciej, czyli to są najczęściej 2, góra 3 dni robocze. No niestety ku niezadowoleniu rodziny zdarza się też, że są to weekendy, ponieważ mamy tego świadomość też, że te auta w weekendy bardzo często mają przestoje. Więc my dostosowując się poniekąd do rynku, zdarza nam się pracować w weekend, po prostu wtedy dzięki temu auto stoi i też nie mamy takiej presji na plecach oddechu klienta, że tak się kolokwialnie wyrażę, pod tytułem drepczę w miejscu, panowie szybko, szybko, szybko. Ale to niestety jest tak, że sam proces oklejania jest procesem bardzo czasochłonnym. Odpowiednie przygotowanie samochodu, czyli samochód najpierw go umycie, spłukanie z całego tego wszystkiego brudu, który się przyczepia podczas jazdy. Później cały samochód trzeba wyglinkować, jeszcze raz go umyć, wyczyścić, odsuszyć. Następnie całe auto jest odtłuszczane. Wszystko to jest tak naprawdę ręczna praca. Więc każde miejsce, każdy element, krok po kroku. Następnie nanoszona jest folia, czyli aplikujemy to, co mamy przygotowane. Później całe auto jest dodatkowo wygrzewane, ponieważ folia, żeby nabrać tych swoich właściwości czepnych, tak, tej właściwej przyczepności, musi być też dobrze wygrzana, czyli poddana temperaturze z zewnątrz. Mhm.
przy pomocy lampy wygrzewa się do temperatury, powiedzmy, na poziomie 80-100 stopni i wtedy auto dodatkowo jeszcze jest już na pewno utrwalone. Dobrze też jest mieć zapas czasowy po to, żeby auto, zwłaszcza to teraz jest przy takiej pogodzie, jak teraz mamy, żeby auto bezpośrednio po aplikacji nie wyjechało na dół. Czyli żeby uniknąć tej różnicy temperatur. Żeby nie było takiej sytuacji, że auto dzisiaj mamy w garażu temperaturę tak, 19 stopni i jest wszystko fajnie, po czym jutro rano wyjedziesz i na dworze będzie stopni 3 tak. I to wszystko gdzieś tam, więc musimy dać mieć czas, żeby to auto przynajmniej 12 godzin odpoczęło w dobrych takich szklarniowych warunkach, żeby mieć pewność, że wszystko się zgadza, że wszystko, co zrobiliśmy krok po kroku jest to tutaj jest to ciekawe, to jak mówisz właśnie, że jeśli są zachowane te wszystkie procesy, jest to robione powiedzmy po Bożemu, to jak z żywotnością tego, no bo to jest naklejka, nie naklejka, która jest przyklejana. Ja no po prostu wiesz, no boję się, że ktoś podejdzie, nie wiem, albo że samo zacznie odchodzić, no samochód jedzie tam 130 czy 150 na godzinę i jak z żywotnością. Wiesz co, to jest tak, że producent, różni producenci dają różne gwarancje, natomiast ogólnie przyjęło się tak, że są to folie 3-5-letnie. Aha. Przy czym nie znaczy to, że po 5 latach nagle przyjdziesz rano do garażu i zobaczysz, że wszystko leży na ziemi obok Dobra. Samochodu. Broń Boże, nie. To jest tak, że jeżeli folia, znaczy z mojego punktu widzenia, czyli z mojego 18-letniego doświadczenia, to jest tak, że jeżeli w ciągu roku, pierwszego roku użytkowania samochodu, czyli w przypadku naszego klimatu, tego okręgu 4,5 roku, dużych zmian temperatur, dużych zmian czynników atmosferycznych, czyli w zależności śnieg, deszcz, wiatr i tego typu rzeczy, jeżeli po roku się nic nie stanie, to jak będzie auto wracało do leasingodawcy, trzeba będzie spędzić trochę czasu na tym, żeby usunąć te naklejki. Okay. Natomiast samo z siebie raczej nie dzieje się nic. Wiadomo, że są zalecenia użytkowania. Producent zaleca, jak użytkować folię, jak ją myć, jak ją pielęgnować. My jako firma, która jest wspierana przez 3M, też jakby sugerujemy różnego rodzaju kosmetyki, rozwiązania do tego, żeby to wydłużyć żywotność tej folii. I z doświadczenia wiem, widuję auta na ulicach, widuję auta, które kleiliśmy 3-4 lata temu. Najstarsze w tej chwili chyba jeździ 9 lat i gdyby je umyć, to auto wygląda dokładnie tak jak dzień po tym, jak wyjechało od nas z warsztatu z sklejenia. Nieźle. Ja myślę, że jeśli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania dodatkowe, to w komentarzach Przemek gdzieś tam będzie śledził, podpowiada, ale nie pytajcie, jak to nakleić i tak dalej. Po to są szkolenia i tak dalej. Ciężka praca i lata doświadczeń. No właśnie, więc to nie ma być film szkoleniowy, jak nakleić samemu. Od tego jestem z daleka naprawdę. Dzięki Przemek w takim razie za rozmowę. Dziękuję bardzo. A z Wami zobaczymy się za, nie wiem, parę minut pewnie, albo parę sekund. Zobaczymy, jakie długie będzie cięcie. Nie? Dobra, dzięki wielkie. Ślicznie. Minęło kilka chwil, kilkanaście godzin i efekt, słuchajcie, niesamowity, myślę, co? Efekt zamierzony. O, chodź, Przemek, tutaj jeszcze ten. Słoneczko nawet nam wyszło i świeci. Później Wam zrobię zdjęcia najwyżej jeszcze z trzech stron, żebyście widzieli, ale myślę, że jest petarda, nie? Myślę, że tak. Nieskromnie powiem, że tak, że udało nam się osiągnąć dokładnie ten efekt, który zamierzaliśmy, czyli żeby dać delikatnie ciemniejszy wzór o charakterze satynowym, po to, żeby tworzył dodatkowo coś w rodzaju znaku wodnego i jako właśnie taki pumat na błyszczącym lakierze dawał dodatkowy efekt. Widać te duże domi drewno, nie? Tak jak Przemek mówi, to jest, no, znak wodny się z tego zrobił, nie? Z daleko tego nie będzie jakoś dokładnie widać, ale jak stanę gdzieś tam na
na skrzyżowaniu obok innych samochodów, to na pewno widać i o to chodzi, nie? Jak przyjrzymy się z bliska, został użyty jeszcze jeden efekt, mianowicie logotyp został wklejony na słoje. Dzięki temu jakby dwie folie, które są na siebie nałożone, powodują jakby faktycznie logo znajdowało się na twardych elementach usłojenia, więc jakby ten sam wzór w połączeniu z logotypem nadał nam jeszcze dużej przestrzeni, stricte jakby grubości folii, więc myślę, że my jesteśmy zadowoleni. Mam nadzieję, że nasza praca i kolejne w przyszłości będą równie atrakcyjne i będą jeździć po Polsce i dawać świadectwo temu, że warto. No. Że warto, nie należy się bać i że dobre produkty w połączeniu z dobrym projektem potrafią dać tylko i wyłącznie dobry efekt końcowy. I jedyny, niepowtarzalny w swoim rodzaju, drugiego takiego na pewno na drodze nie znajdziecie. Przemek, wielkie dzięki. Porobię zdjęcia i z Wami się widzimy w kolejnych filmach. Na razie. Do zobaczenia. Zapraszam.